To jest właśnie problem, dla którego ostatnio mało też nagrywam, żeby coś wrzucić dla was, żebyście coś mieli, żebyście mieli podgląd z tego, co się u mnie dzieje, bo no jest ciężko, przyznaję się. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, jest oczywiście Oskar i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I w tym odcinku pogadamy sobie na pewien temat, który mnie bardzo interesuje ostatnio i na który chciałbym zwrócić szczególną uwagę. W ogóle geneza powstania tego filmu, który teraz oglądacie, jest dosyć skomplikowana, ponieważ cały tydzień próbowałem nagrać inny film. Właśnie z powodu, na który będę dzisiaj gadał, mianowicie o YouTubie i tak dalej, powstaje ten film, ponieważ ten poprzedni mi nie wyszedł. To skomplikowane. Zaraz wam wszystko wyjaśnię, zapraszam serdecznie. Jestem na etapie, kiedy zbyt dużo się u mnie nie dzieje, w sensie jest kwarantanna i tak dalej. No i oglądam dosyć dużo filmów. Ostatnio zacząłem oglądać Freeza, przyznam się wam, i ekipę. Generalnie zacząłem być mocno zainspirowany tym, co oni robią. W sensie, fajnie do tego mają podejście. Cała ta ekipa, wiecie, mają kamerzystów i tak dalej, w ogóle wszystko wygląda tak bardzo profesjonalnie. No i czuję ostatnio taki mocny, jakby to nazwać, mocne niespełnienie tego, co robię. W sensie, wiecie, ja sobie siedzę na biurku i odpalam sobie kamerę i nagrywam sobie Taerna, nie? I Taern jest jakby do dosyć ograniczonej puli odbiorców. W sensie, no nie ma zbyt dużo graczy, zbyt dużo osób to nie zainteresuje. No i też siedzę przed biurkiem i jakby zaczyna mi doskwierać brak, chciałem powiedzieć kolegów, ale powiem, że brak kamerzysty i tak dalej, czegoś, co mogę sobie zrobić więcej. Chciałbym po prostu robić coś więcej. Słuchajcie, dzisiaj sobie rano usiadłem, kompletnie zdemotywowany, ponieważ właśnie nagrywałem materiał w stylu takim, w stylu freeze'owym, w sensie, wiecie, miałem kamerę w rękach i tak dalej, chodziłem sobie, nawet wyszedłem sobie na dwór wczoraj. Wow, wyszedłem na dwór, to całkiem ciekawe, co? Duży wyczyn jak na mnie. Tak czy siak kompletnie mi to nie wyszło, ponieważ nagrywałem z ręki i ekran się cały trząsł i w ogóle to było nie do oglądania, plus jeszcze wiatr wiał dosyć mocny, bo wczoraj były burze. Mówię, dlatego, że odpaliłem sobie do tego momentu film. Oto ten film. I tak, jest to film Gimpera, to jest przypadek całkowity. Wiem, że często mówicie, że tak kopiuję styl Gimpera i tak dalej. Po prostu dzisiaj nie miałem do czego zjeść, odpaliłem pierwszy losowy film i właśnie sobie obejrzałem ten. I Gimper tam mówi w ogóle o tym, co on robi. W sensie sobie tam gadał, mnie to nawet trochę zainteresowało, bo siedzę w tym temacie, ostatnio się tym interesuje dosyć mocno. No i oni tam gadają, on tam gada o tym, jak ostatnio wszystko idzie do przodu. W sensie on sobie teraz ma firmę, jest sobie tym widmo i tak dalej. Tak wam trochę to przybliżę, jakbyście nie wiedzieli, o co chodzi. On sobie siedzi teraz w swojej firmie, ma tam kilkunastu pracowników i kupują sobie coraz nowsze deale, robią coraz nowsze deale, kupują coraz ciekawsze rzeczy. Wszystko się rozrasta, w sensie, wiecie, mają coraz większą skalę produkcji. I wow, jakby na to spojrzeć z perspektywy roku 2012, kiedy ja byłem zafascynowany tym, że ktoś może zarobić dostatecznie dużo pieniędzy z YouTube'a, żeby kupić sobie nowe słuchawki albo nową kamerkę, i dla mnie to było w ogóle wow. I teraz pomyśleć, że ludzie kupują na przykład całe domy po to, żeby nagrywać lepsze filmy. Skala tego jest dosyć olbrzymia i zastanawiam się nad tym, jak daleko to poszybowało. To jest właśnie problem, dla którego ostatnio mało też nagrywam, bo czuję się przytłoczony tym, jak to wszystko jest teraz technologicznie do przodu i ja siedzę w tym swoim małym bunkrze atomowym i nagrywam dla was Taerna. Jakby jest taka scena w Breaking Badzie, może teraz będzie spoiler, więc uwaga, jak nie oglądaliście Breaking Bada, to sobie przewincie do tej minuty. Jest tam taka scena w połowie serialu, kiedy główny bohater stoi sobie nad stertą pieniędzy i właśnie dostaje pytanie, how much is enough? How much is enough? Na tym się zastanawiam, w sensie, wiecie, jakby YouTube zawsze był generatorem pieniędzy, okej? Jakby nie ukrywajmy tego, ja akurat z YouTube'a nie mam zbyt dużo hajsu, bo mam mały kanał, który mu nic nie wychodzi, ale YouTube zawsze olbrzymie przychody generował i w tym momencie, kiedy ludzie kupują sobie całe domy po to, żeby nagrywać filmy, co w ogóle jest moim zdaniem krokiem w przód okropnym i w ogóle ogromnym, zastanawiam się, ile jeszcze można zrobić, jak to daleko pójdzie, co będzie za parę lat. Nie, ja nawet nie mam pomysłu tak naprawdę, po prostu jak daleko to pójdzie. I zastanawiam się, dlaczego na przykład ci ludzie nie sprzedadzą wszystkiego, kompletnie wszystkiego. Przecież gdyby ludzie, youtuberzy na szczycie sprzedali w tym momencie wszystko, mogliby żyć sobie do śmierci. Jeszcze by wystarczyło hajsu dla potomków i w ogóle wszyscy, jeszcze sąsiedzi by mieli hajs. Tego tyle jest. I mam takie myśli ostatnio, w sensie ten vlog jest dosyć dziwny, okej? Nagrywam to, co myślę. Mam ostatnio za dużo myśli w głowie, a nie mam akurat okazji, żeby do was pogadać, bo też nie chciałbym tego łączyć z Taernem, bo jednak graczy z Taerna interesuje Taern, a moja osoba interesuje osoby, które są zainteresowane moją osobą. W sensie Taern mógłby albo odepchnąć część widowni, albo nie przyciągnąć nowej, dlatego to dzielę sobie na taki właśnie głupi materiał, w którym zastanawiam się właśnie how much is enough. Ja pamiętam jeszcze, jak parę lat temu przygotowałem sobie specjalny odcinek, kupiłem sobie koszulkę, która nazywa się Konfiguracja Haksów. Ona była z Ridzona, nawet jest w stylu podpis, proszę bardzo. Jest podpis Ridzone i w tamtym momencie to było dla mnie szczytem w ogóle ewolucji YouTube'owej, w sensie, że mogły osoby, youtuberzy zdobyć się w jedną grupę wielką, to było jakieś 4 lata temu około, zrobić sklep z koszulkami i trasę koncertową. To dla mnie był w ogóle szczyt szczytów, a w tym momencie mamy całe domy tak dalej, co już zaczyna być normalnością. Nie wiem, czy też tak zauważyliście, że w tym momencie dom ekipy to okej, no nic nowego, nie? Mamy sobie dom ekipy w
Freeza, mamy Team X, mamy Horsemenów i tak dalej. Po co ja to nagrywam? Po to, żeby powiedzieć wam, że jestem trochę przytłoczony. Jestem przytłoczony tą skalą i zastanawiam się, jak mam połączyć brak jakichkolwiek funduszy z tym, że chcę dalej dla was nagrywać, bo w tym momencie na YouTubie jest taka konkurencja, jest wszystko poszło w tak wysokim kierunku, że ja siedząc sobie tutaj, wiecie, ewentualnie jednym zegarkiem z droższych rzeczy i telefonem za dwa koła na 18, jestem przytłoczony i nie wiem, jak nagrywać dla was tak fajne filmy jak oni. W sensie, nie dorównam poziomem temu, co już jest na YouTubie, a równocześnie nie chciałbym się zatrzymywać przy kontencie TR-nowym i tam siedzieć całe życie i mieć 2000 widzów przez całe życie YouTubeowe. Dlatego zostaje tak mało materiałów. Myślę nad tym, może macie jakieś pomysły. Nie, to głupie, nie będę was pytał w sumie, bo to bez sensu, to by brzmiało tak, jakbym już całkowicie się wyczerpał. A jakieś tam pomysły mam. Chodzi mi bardziej o to, że jakby zastanawiam się, czy by tego jakoś nie rozwinąć. Mamy teraz wakacje. Ja aktualnie na YouTubie znam parę osób, z czego jeszcze mniej w Bydgoszczy, czyli w mieście, w którym mieszkam. Chciałbym to jakoś rozwinąć fajnie, żeby wyjść z tego bunkra. Pierwsza próba, którą miałem w tym tygodniu, kompletnie mi się nie udała. Jakby wyszedłem z tego bunkra atomowego, mojego zielonej ściany pięknej, która nie działa, ponieważ jak spojrzę do góry, to mam zielone na okularach i nie mogę tego kluczować w green screenie. Wyszedłem z tego bunkra, nagrałem dla was ręki, nie wyszło, więc znowu mam osówkę w materiałach i zamiast tego jest taki vlog, który jest w sumie o niczym, chociaż też nie do końca. Nie mogę dojść do żadnego wniosku, myślę naprawdę bardzo długo nad tym, jak robić dla was fajne materiały z tego, co mam. I nie wiem, kurde bele, nie wiem. Taki film do pogadania. W ogóle na dzień dzisiejszy znam dwóch youtuberów, którzy mogliby robić to samo co ja, w sensie mogliby mieć takie same plany jak ja i dzielą nas kilometry dosyć potężne, więc jest to dosyć wszystko trudne, jakby może za rok coś mi się uda ciekawszego, jak skończę szkołę i mogę, nie wiem, wyjechać. Obiecałem wam też materiał na streamku, który ostatnio był, w ogóle streamki niedługo będą coraz częściej, cały czas o tym mówię, ale już zaczynam powoli ogarniać, jak to zrobić. Tak czy siak, obiecałem wam materiał w sobotę, czyli dzisiaj, kiedy to oglądacie, no i właśnie to jest ten problem, że go nie zrealizowałem, nie? I mam takie poczucie zawiedzenia was, ale też zawiedzenia samego siebie. Tak wam się przyznam, że nie udało mi się tego zrobić. Jakby mam notatnik, no nie będę tego pokazywał. Mam notatnik z planami i mam całą listę planów na odcinek sobotni, który właśnie miał się pokazać dzisiaj. I to wszystko nie wyszło właśnie przez brak tego sprzętu, brak tej możliwości, wiecie, samorealizacji. Bo jak mam nagrać, przypuśćmy, fajną scenkę, fajny sketch, powiedzmy, na dworze, w momencie, kiedy nie mam kamerzysty? Co mam poprosić osobę, która sobie przychodzi i ją poprosi, żeby mi nagrała? To jest bez sensu. Jak nagrywałem z ręki, to też jakość była fatalna. Więc jestem trochę zawiedziony i dlatego jestem materiał, żeby jakoś wam wynagrodzić to, że nie ma tego materiału i to, co w mojej głowie teraz siedzi. Tak czy siak, nie zatrzymujemy się. Ja będę dalej sobie dla was nagrywał TR-nik i będę jakieś takie vlogi robił. Jakby mam parę pomysłów z domu, co mogę dla was nagrać, bo chcę dostosować możliwości sprzętu do możliwości moich. Mam jeszcze parę pomysłów, natomiast już powoli zaczynam kminić, jak to rozegrać, żeby to poszło trochę na większą skalę, żeby jakoś zacząć, wiecie, wspinać się na jakieś większe poziomy. Zaczyna mnie gnębić to, że jestem po prostu ograniczany przez siedzenie w kacie, powiedzmy, nie? No. I w sumie nagrywam ten vlog chyba bardziej dla siebie, mam wrażenie, w sensie, żeby coś wrzucić dla was, żebyście mieli podgląd z tego, co się u mnie dzieje, bo no jest ciężko, przyznaję się. Dobra, nieważne, moi drodzy, widzimy się za jakiś czas. Tak jeszcze tylko się wspomnę, że będę niedługo szukał prawdopodobnie jakichś youtuberów z Bydgoszczy. Może jakiś znajdę. Aktualnie przeglądałem sobie kanał youtuberów z Bydgoszczy i niezbyt to się pokrywa z tym, co chcę robić. Chyba najfajniejszym kanałem w Bydgoszczy jest Strefa Czytacza, gdzie oni gadają sobie o książkach i Harrym Potterze. To akurat jakoś tam, ale no to nie jest to content pożądany do mojej współpracy. Może niedługo będę coś kminił na jakąś większą skalę, póki co siedzę w swoim bunkrze i się z wami żegnam. Tak, dokładnie tak. Zostawcie kciuki, jeżeli chcecie mnie wesprzeć. Zostawcie suba, ponieważ dalej 60% użytkowników mnie nie ogląda z subskrypcji. Tak, każdy tak mówi. I co jeszcze, będzie pokazać kumplowi materiał czy coś, nie? Że jak to wszystko poszło. Ja się czuję jak taka mała mrówka w mrowisku, nie? W sensie, to wszystko tak poszybowało do góry. Ludzie mają własne domy, youtuberzy. A za moich czasów tego nie było. Do zobaczenia, papa, cześć, ja byłem Oskar. Widzimy się w kolejnych materiałach. W środę oczywiście, TR-n. Siema!